Halo, teraz mnie słychać. Cześć moi drodzy, ja jestem Atre, witam w kolejnym odcinku Black Flag. No i cóż, musimy się udać do Afryki. W pogoni i kurde za... tu pójdę. W pogoni za kolejnymi Templariuszami i całym Rogersem. Musimy się udać znowu na Principe. Zobaczymy co tam, jak tam będzie. Mam piękne wdzianko kurde Majów. Elegancka zbroja. Bardzo ładnie zrobione, naprawdę. Podobno jest kuloodporna, czy tak? Nie wiem. Ma też nowego kwatermistrza. Okej. Ades stwierdził, że bardziej przyda się asasynom. Taka jego droga, także... No nie będziemy zatrzymywać, tak? Także Ania Bon... jakkolwiek się powinno wymawiać jej nazwisko, jest nasz nowym kwatermistrzem, czy tam kwatermistrzynią, nie wiem jak się powinno odmieniać. Leziemy. Do Afryki! Także Edward próbuje się teraz odkupić winy swoje, które zrobił 6 lat temu. Gdyż tyle trwała jego podróż do tej pory. Żonie mówił, że 2 lata, no już 6. Gdzie jest biała wieloryb? Tam gdzieś. Jakżebym już upolował wieloryba, czy kupiłem sobie skórę po prostu. There she blows! A hump like a snow hill! Some good meat for spearing air, Captain! Ale my już mamy, ale to pruje. Jak z wiatrem płyniemy. To był głos Ady taki trochę. Chyba ten sam aktor podkłada głos. Królewski pech. Who did this? It were a large vessel. The Royal Fortune. Roberts. Offered no quarter. Didn't say nothing. Dobra, czyli Roberts tutaj płynął. To jest piękne. Zawsze tak wynurza statek, to jest... Byczki z prochem. Beczki z prochem. Okay. To się ostatnio roiło od piratów, nie będzie tak samo teraz. Właśnie muszę zabić od beczek z prochem. Myślę, że nie będzie problemu. Give up!
Harper, raise the alarm! Halo, beczki z prochem. Builder! Got a help. Shot here! Hold there! Jeszcze jednego muszę zabić beczką, no dobra. No nie umarł. Dobra. Poniszczone. Ja się nie będę pierdzieć, wiecie, po prostu tam biegnę. Tam. Stój! Dziam! Jak ja mogę złapać? No już! Płyń! Nie. Coś nie wyszło. To jest coś nie wyszło, a on tutaj skubany sypaczek drogi. Kenwayem gada, z tym królem piratów. Proszę bardzo, już pół życia wpadło.
Dobra, mamy tutaj znowu skrypt, bo strzelam w niego, a on nie umiera. Musi dojechać w jakieś konkretne miejsce. Dopłynę. A teraz. Niszczę mu płetki pod dupą i jak widzicie, no nic nie dzieje. Tam już zaczekają Brytyjczycy. Teraz widzę, że wszystko to jest garnel. No. There's a device with him that needs taking. I'll have to board her myself. Man the guns! There's more fodder for you coming. That's where it is, gum! Fire! They are firing there! Dobra, udało się. Ale guzik widzę, ale... Co się stało? Pewnie go przyrżnąłem, bo przez przypadek przyrżnąłem w królewską łaskę, o Boże. Przypadek. Nie ma życia tym całym. Całe życie, o, ale ci też. Ale ci też. Flagi, tracz flagi. Bronią mnie tutaj. Na razie bronią mnie fale. No. There's a device with him that needs taking. I'll have to board her myself. Man the guns! There's more fodder for you coming! Shall we board it? Chyba, że musi, bo chyba, że to pioruny walą, ja muszę się pośpieszyć. Dawaj, Roberts. Mogę zasumować. No to cofamy.
z drugiej strony. Tej strony. Ja musiałby się, coś się chyba z tym z lądem zebrało. Robert! By Jove, Edward Kenway. How can I not be impressed by the attention you've paid me? May the best of we two sing praises of the second! Już pog... a merry o Boże, pistolet w HOP. As promised. How well I know myself. And what of you, Edward? Have you found the peace you seek? I'm not aiming so high as that. For what's peace but a confusion between two wars? Oh, you're a stoic then. But perhaps I was wrong about you. She might have had some use for you after all. She? Of whom do you speak? Oh, she who lies in wait. Entombed. I had hoped to find her, to see her again. To open the door of the temple and hear her speak my name once more. Aye. Talk sense, man. Oh, I was born too soon. Like so many others before. Where's the device, Robert? Destroy this body, Edward. The Templars. If they take me. Okej. Okay. Czy nie top go, wyjdź go spal, czy coś. Na przykład na pokładzie statku, o. Tak, i nikogo nie widziałem. Proszę bardzo, ranga 18106. Idzie do przodu. Gdzie teraz? Tu nie. A tu. No wpłyniemy jak człowiek. Mamy urządzenie. Dajmy się dobić teraz fiolkę krwi i możemy lokalizować. Na Hawanę. Do Hawany, jakkolwiek. Oho, wesoło. Zaś te znaczniki.
Wrona krew. Ah, Captain Kenway. I'm assuming this is the friendliest face you've seen since dropping anchor. Is Havana under curfew on my account? Aye. Torres seems to think someone's coming after him. He's not wrong. A monkey-looking thing? Is that what I think it is? Aye. Watch. Through the blood of the governor, we can see through his eyes. That's by the church. Keep this safe. Just in case. I'll be at the bureau. Good luck. No dobra. Panie Torres. Pendiente con el tiburón en el castillo. El señor Torres querrá hablar con nosotros personalmente. ¿El propio Torres? ¡Un honor! No te alteres, amigo. Esto no es una reunión de sociedad. ¡Seguidnos! El tiburón. Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Ya han enviado la mayoría de la flota. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien. ¡Atención! Lleva la otra, hombre. Más rápido que una bala. Ni menciones a los asesinos. He oído historias sobre ellos. Espero que te equivoques. Ahí, vosotros dos. Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. Señor, sí, señor. Ajá. Esos prisioneros. ¡Cállate! Bien, continuemos. Vosotros, seguidnos. Y esta vez no vayáis a meter la pata. Idźtam. Sprawdza, kurde. No, coś, ktoś dymi na twojej życie, kolego. Ktoś dymie. Thank you.
vuestras posiciones. Unikaj walki. Dobra, moi drodzy, ale to będzie już kolejny odcinek. W tym to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, a my widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki, pa, pa.